dla tych wszystkich, którzy kolegów, właśnie mogliby otaczałem się wypamienić naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię i wszystkie osoby, które zginęły. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajca. I nie wdź nas na pokuszenie, ale nas bardzo rozwijają. Stanie Pana Jezusa. Drogaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Szanowni Państwo, pod Pałacem Prezydenckim rozpoczynamy nasz apel pamięci. Rozpoczynamy go po raz 96. od hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Na ramię broń! Prezentuj broń! Szanowni Państwo, nastąpi teraz premierowy pokaz suity Pamięć, zamówionej przez Telewizję Polską u jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, u Michała Lorenca. To suita dedykowana ofiarom katastrofy smoleńskiej oraz tym, którzy przez 8 lat walczyli o upamiętnienie ofiar. Na ramię broń! Do nogi broń! Thank you.
łączyło przez lata, co miesiąc na krakowskim przedmieściu, to się kończy. Ale kończy się dlatego, że na placu Piłsudskiego jest pomnik ofiar katastrofy. To jest siłą prawdy i prawda zwyciężyła. O zabranie głosu prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, to 96 marsz. Tyle marszów, ile ofiar katastrofy smoleńskiej. I to jest pierwsza przesłanka, pierwsza, choć nie decydująca, dla której mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli chodzi o te marsze, które są czy były już dziś, użyję czasu przeszłego, organizowane co miesiąc, to jest to marsz ostatni. Kończymy. Kończymy, ale przede wszystkim dlatego, i to jest ta przesłanka główna, że doszliśmy do celu. Tam już odsłonięto pomnik, niedaleko stąd. Piękne miejsce na placu Piłsudskiego. Stoi postument w miejscu przyszłego pomnika Lecha Kaczyńskiego. I ten pomnik jest już w przygotowaniu. Tylko względy techniczne spowodowały, że dziś nie mógł być odsłoniony. Będzie odsłonięty, jak wszystko na to wskazuje, 10 listopada. I to jest ta druga sprawa, którą żeśmy załatwili. Bo ja przypominam, nie zacząłem o tym mówić przed kilku miesiącami, jak to pisały media, że skończymy wraz z załatwieniem tych spraw, ale tak mówiłem od wielu lat. Te marsze są po to, żeby doszło tu w Warszawie do upamiętnienia i te marsze są po to, żebyśmy doszli do prawdy. I teraz słów kilka o prawdzie właśnie. Otóż mamy już raporty, które mają charakter wstępny, jeszcze nieostateczny. Jeszcze przed nami badania w Stanach Zjednoczonych zeskanowanego samolotu, takiego samego jak ten, który się rozbił pod Smoleńskiem. Mamy przed sobą jeszcze to wszystko, co będą czynili wybitni, najwybitniejsi w skali światowej specjaliści od katastrof lotniczych, którzy zostali zatrudnieni przez prokuraturę i dopiero wtedy, kiedy już to wszystko będzie gotowe, to będziemy mogli powiedzieć na 100%, jak było, bo dziś wiele spraw jest jeszcze niewyjaśnionych, ale można powiedzieć, że część spraw już została wyjaśniona, a droga do wyjaśnienia innych jest otwarta. W życiu społecznym rzadko się zdarza, by jakieś cele można było osiągnąć w 100%. Myśmy osiągnęli tak wysoki procent tych celów, że mogę spokojnie powiedzieć,
że zwyciężyliśmy. I jeśli mam tutaj przy sobie, a ci, którzy bywali na marszach, wiedzą, że to po raz pierwszy jakąś kartkę, to tylko dlatego, że nie chcę pominąć nikogo, komu trzeba w tej chwili podziękować. Tu są nazwiska tych, których za chwilę wymienię, po to, żeby im z całego serca za udział w tych marszach, ich organizowanie pod różnymi względami, za udział w mszach, za różnego rodzaju działania podejmowane w tym celu, by to wszystko, co czyniliśmy, naprawdę trwało, by to wszystko znalazło tutaj choćby ten skromny wyraz, to skromne podziękowanie. Oczywiście chcę bardzo mocno podkreślić, miesięcznice trwają. Poranna msza, wieczorna msza. Będziemy składali oczywiście wieńce pod pomnikami, a sądzę, chociaż takiej decyzji jeszcze nie ma, to jest tylko mój sąd indywidualny, że co rok będziemy maszerować, że kolejne rocznice te marsze będą, ale już tylko raz na rok. Najpierw muszę wspomnieć tych, którzy byli z nami, ale już odeszli, zmarli. Ksiądz Feliks Folejewski, druhna Hanna Szczepanowska, pseudonim Heban, Andrzej Stępień, Edward Mizikowski, Wiktor Domuchowski, Irena Gotomska-Wodnicka, Adam Lewandowski, Barbara Gontarska, pan Zdzisław, tu nazwiska nie jesteśmy w stanie ustalić, Barbara Chojnacka, Małgorzata Wrochna. To te osoby, które były czynne w przygotowaniu marszów, uczestniczyły w nich w różnych rolach, a które Bóg zabrał już do siebie. Chciałem oddać im hołd. Nie można im już podziękować, bo nie ma ich wśród nas, ale chciałbym przypomnieć nazwiska. Chciałbym, żebyśmy o nich pamiętali, bo dobrze przysłużyli się naszej sprawie, dobrze przysłużyli się ojczyźnie. Muszę podziękować komuś, kto był w tych marszach, chociaż to nie była jego główna rola. Antoniemu Macierewiczowi. Wiele lat bardzo ciężkiej pracy, różnego rodzaju eksperymentów, czasem udanych, czasem nieudanych, różnych hipotez potwierdzanych i niepotwierdzanych, ale przede wszystkim ta stalowa wola, która doprowadziła do tego, że mimo bardzo ostrego przeciwdziałania jesteśmy dzisiaj już nieporównanie bliżej prawdy niż byliśmy 8 lat temu czy 7 lat temu. Chciałbym podziękować braciom kapucynom, podziękować za to, że to u nich się zaczęło, bo pierwsza msza, a później marsz, nie pod pałac prezydencki, tylko na plac teatralny, ta pierwsza msza odbyła się w kościele kapucynów na Miodowej. Później okazał się dużo, dużo za mały, ale kapucyni nam pomagali przez cały czas. No jednego z nich będę musiał za chwilę wymienić, bo to zupełnie szczególna postać, jeżeli chodzi o te nasze przedsięwzięcia, nasze marsze. Ale przed nim jeszcze wymienię księdza Bogdana Bartołda, człowieka, bez którego te msze w katedrze by się nie odbywały. Księdza proboszcza, księdza prałata,
naprawdę nisko mu się kłaniam, bo wiem, jak było. Wiem, jak było trudno. Być może część z Państwa też wie. I dlatego te podziękowania są szczególne. Ale również szczególne podziękowania mam dla ojca Zdzisława. Ojca Zdzisława Tokarczyka. Stoi tutaj. Jest zawsze z nami. Jest wspaniały. To nasz ojciec. Ojciec duchowy. On nas przeprowadzał przez te trudne czasy i doprowadził do zwycięstwa. I chciałem podziękować także, choć nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich nazwisk, może wymienię jedno, księdza Małkowskiego, tym wszystkim kapłanom, którzy byli z nami, byli na mszach, byli tutaj pod pałacem, modlili się. Trzeba o nich pamiętać. To naprawdę wielka, wielka zasługa. Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, w którym będziemy mogli wymienić także wszystkich bezpośrednio po nazwisku. Dzisiaj to było z różnych względów niemożliwe. Chciałbym wspomnieć i podziękować bardzo serdecznie obrońcom krzyża. Panu Stanisławowi Krzyżakowi. Jest tutaj chyba wśród nas. Jest tu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To było prawdziwe bohaterstwo, prawdziwy heroizm przez tyle lat tutaj stawać z tym krzyżem także naprzeciw tych, którzy mieli złą wolę i odrzucali wszelkie zasady, wszelką kulturę. Ci, którzy nieustannie próbują nas zwalczać, ale którzy przegrywają. Przegrywają, można powiedzieć, na głowę. Ewa Nowacka, Grażyna Pawelczyk, Łucja Sawicka, Joanna Burzyńska, Jan Korcz, Tadeusz Majak. To są te główne postacie. Niektóre z nich są tutaj. Widzę je, nawet panią Jannę tutaj widzę. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za krzyż, za te dyżury tutaj przy wieńcu każdego dziesiątego, za przeżycie, dzielne przeżycie tego trudnego czasu. Chciałem podziękować służbie porządkowej, wolontariuszom, organizatorom, Maciejowi Wojsikowi, Cezaremu Jurkiewiczowi, no, którego rola tutaj jest w ogóle niezastąpiona pod wieloma względami, nie tylko chodzi o straż. Jarosławowi Lewandowskiemu, Dariuszowi Jańczy i Strzelcom Rzeczypospolitej. Szczególne podziękowanie kieruję do obecnego tutaj i dziś, i właściwie niemalże zawsze, pana ministra Jana Kasprzyka. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To jest też jedna z tych postaci, tych osób, bez których po prostu to wszystko byłoby zupełnie niemożliwe. Dziękuję tym, którzy zorganizowali nagłośnienie Michałowi Sakiewiczowi i Zbigniewowi Niezapisowskiemu. Chcę podziękować pani, i to szczególnie podziękować, naprawdę z takim głębokim ukłonem, pani Halinie Łabonarskiej i pani Katarzynie Łanieckiej, dwóm wielkim aktorkom, które były zawsze z nami. Ja powiedziałem kiedyś pani Katarzynie, że gdybym w ogóle nie wiedział, co to jest aktorstwo i tylko słuchał, jak ona czyta pismo, to już bym się dowiedział. I to samo dotyczy pani Łabonarskiej. To naprawdę było bardzo, bardzo cenne. I pan Jerzy Zejnik, to samo. Siostra Małgorzata Jabłońska, Barbara i Marek Wysoccy, Bernard Oleszek, Małgorzata Gwara. To są
osoby, którym też chciałbym bardzo serdecznie podziękować. I chciałbym bardzo podziękować tym, którzy organizowali dla nas muzykę. Pani Agacie Sapiesze, Piotrowi Rachoniowi, Bogdanowi Cichemu, Urszuli Kiper, Bartłomiejowi Kiperowi, Andrzejowi Towarnickiemu, Rafałowi Wilczakowi i Tomaszowi Wołowcowi. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wreszcie dziękuję Gazecie Polskiej, Tomaszowi Sakiewiczowi, ale przede wszystkim w pas się kłaniam Anicie Czerwińskiej. To naprawdę osoba, bez której nie tylko w tej warszawskiej skali, ale także w skali ogólnopolskiej, bo przecież to była akcja ogólnopolska, nic byśmy nie zdziałali. Naprawdę, pani poseł, pani Anito, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pani na pewno tu za chwilę zabierze głos, jak zwykle, ale powtarzam, bez pani Anity, na szczęście dzisiaj już też pani poseł, niczego byśmy nie zdziałali. Także wielkie, wielkie podziękowania. I podziękowania dla wszystkich, którzy tutaj przychodzili. Dla tych, którzy byli tutaj zawsze, albo prawie zawsze. Dla tych, którzy bywali tu od czasu do czasu. I także dla tych, którzy bywali tutaj tylko co rok, albo nawet rzadziej. Każdy z was przyczynił się do tego, że możemy powiedzieć. Po raz kolejny to mówię. Zwyciężyliśmy. Zwyciężyliśmy. Za chwilę pójdziemy jeszcze pod pomniki. To będzie takie uwieńczenie naszego zwycięstwa. Warto było. Przysłużyliśmy się ojczyźnie, przysłużyliśmy się prawdzie, godności Polski, godności Polaków. Bardzo prosimy panią poseł Anitę Czerwińską o czytanie apelu. Apelu, który tutaj zawsze wybrzmiewał, ale wybrzmiewał też w różnych zakątkach Polski, Europy i świata, gdzie biły polskie serca i biją polskie serca, skierowane każdego 10 ku tym, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Szanowni i drodzy państwo, Pan Bóg dał nam dzisiaj wielki dzień. Po 8 latach walki mamy wreszcie w sercu Warszawy pomnik ofiar smoleńskiej tragedii. Kiedy zaczynaliśmy naszą walkę, wiedzieliśmy, że nie będzie łatwa. Trudno jednak było spodziewać się, że potrwa aż tyle lat. Wysiłek społeczny organizował Polaków w tej sprawie w całej ojczyźnie i poza jej granicami. Jakiego trzeba było hartu ducha, by przez 96 miesięcy przychodzić i upominać się o pamięć i prawdę. Jak bardzo trzeba było wierzyć, żeby przeciwstawić się szykanom i niszczeniu ludzkiej godności. Zanim stanęły pomniki z kamienia, musieliśmy nosić je w sercu. Nasza pamięć i modlitwy były silniejsze niż dłuto rzeźbiarza. To duchowe ostrze tworzyło charaktery ludzi, którzy stawali się zaczynem zmian w Polsce. Tragedia smoleńska zabrała nam elity narodu. Tragedia smoleńska przez 8 lat tworzyła elity narodu. Dzisiaj jest Dzień Pamięci Ofiar, ale dzisiaj jest też wielki dzień tych, którzy pamiętali. Każdemu z was należy się podziękowanie. Każdemu w Polsce i za granicą. Każdemu, kto walczył i trwał. Nasza walka się nie kończy. Mamy obowiązek bronić stawianych pomników i czcić pamięć poległych. Mamy obowiązek szukać i wyjawiać prawdę o tamtej tragedii. Jesteśmy to winni ofiarom, jesteśmy to winni Polsce. Przez dwa pokolenia nie zapomnieliśmy o zbrodni katyńskiej i pewnie nigdy już nie zapomnimy. Tak samo nie wolno nam zapomnieć o tym, co stało się w Smoleńsku. Bogu jesteśmy winni modlitwę za poległych. Honor nakazuje szukać prawdy do ostatecznego wyjaśnienia.
Ojczyzna chce, by pamiętać. Szanowni i drodzy Państwo, kochani, w imieniu organizatorów dołączamy do podziękowań, które skierował przed chwilą do Państwa Pan Prezes Jarosław Kaczyński. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam w organizacji naszych marszów pamięci. Pragniemy również podziękować wszystkim niezłomnym, wytrwałym uczestnikom. Chcę też Państwu powiedzieć, że my nie żegnamy się dzisiaj. My mówimy dzisiaj do siebie, tak jak czasem nam się zdarzało w naszej wspólnocie, wspólnocie pamięci, wspólnocie wolnych Polaków, rodzinie. Mówiliśmy sobie czasem do zobaczenia na szlaku. Dzisiaj mówimy sobie do zobaczenia na szlaku. Zawsze i wszędzie tam, gdzie chodzi o Polskę wolną, niepodległą, suwerenną. Polskę prawą i sprawiedliwą. Do zobaczenia. Poprowadzenie modlitwy w intencji Rzeczypospolitej, w intencji tych, którzy zginęli 8 lat temu, w intencji tych wszystkich, którzy walczyli i walczą o prawdę. Prosimy ojca Zdzisława Tokarczyka. Co miesiąc stawaliśmy tutaj wieczorem, aby się modlić za zmarłych, poległych po Smoleńskiem. Za miesiąc się tutaj nie spotkamy, ale w katedrze, w kościele obok. Ale jesteśmy zobowiązani do tego, żeby dalej się modlić, pamiętać o nich, bo to jest nasze zadanie. Stworzyliśmy tutaj, pani Anita powiedziała, rodzinę. To jest rodzina, która tutaj się spotykała, ale i poprzez radio, poprzez telewizję. To jest coś, co nas łączyło i łączyć nas będzie nadal. Dziękujemy właśnie za ten wspólny czas przeżyty tutaj na krakowskim przedmieściu. Czasami w trudzie, w znoju, w chłodzie, w skwarze, ale byliśmy i trwaliśmy się. Pamiętaliśmy właśnie o tych, którzy odeszli od nas tak w tragiczny sposób. Dlatego dzisiaj chcemy jeszcze raz tutaj wspólnie ogarnąć ich naszą modlitwą, prosić dobrego Boga o dar życia wiecznego dla nich. Prosimy za świętej pamięci naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię i wszystkie osoby, które zginęły pod Smoleńskiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. My, którzy tu jesteśmy osadzeni na wartości, której na imię wiara. Pragnę przypomnieć dzisiaj słowa, które wypowiedział do nas wielki Polak, wielki papież, święty Jan Paweł II, 39 lat temu, w czerwcu 1979 roku, na Błoniach, kiedy opuszczał nasz kraj, wypowiedział przedziwne słowa, które dzisiaj brzmią jeszcze mocniej i one niech też pozostaną dla nas takim zadaniem do wypełnienia, dla nas, którzy tutaj trwaliśmy i trwamy. Ale nam też czasami grozi, że możemy podciąć sobie korzenie. I dlatego pozwólcie, że przypomnę słowa świętego Jana Pawła II. I dlatego zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od niego nigdy nie odstąpili.
abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest większa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Nasi bracia, których wspominamy, którzy zginęli pod Smoleńskiem, przeszli przez krzyż. I to jest sens ich krzyża i śmierci. I dlatego niech te słowa pozostaną w naszej pamięci, w naszych sercach, bo mamy jeszcze wiele do zrobienia. Dzisiaj jadąc od świątyni Opatrzności Bożej na jednym kościele był taki napis: kto traci Boga, traci wszystko. Dlatego, kochani, trwajmy przy Bogu, żyjmy Bogiem, a będziemy mieli wszystko. Polecamy naszą Ojczyznę, Matce Najświętszej, prosząc, aby nas chroniła, broniła i dawała nam dar prawdziwej miłości, wzajemnego szacunku i pracy wspólnej dla naszej ukochanej Ojczyzny. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. I poleźmy się w stawienictwu świętego Michała Archanioła, by nas bronił od wszelkiego zła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Nim udzielimy błogosławieństwa na dalszą drogę, nie wiem, czy to moje zadanie, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, bo z ust Pana Prezesa wyszło wiele podziękowań. Każdego z nas to dotknęło, to podziękowanie, za które z serca dziękujemy. Ale ja chciałem w imieniu nas wszystkich podziękować Panu Prezesowi za tą odwagę, za tą determinację, za to, że On nas tu przeprowadził. To On pomimo trudu różnego rodzaju szedł z nami. Myśmy nie zawsze byli. Panie Prezesie, dziękujemy. Pójdziemy dalej na plac Piłsudskiego do pomnika, który dzisiaj został osłonięty. Ten pomnik też nam wyznacza pewne zadanie. Pomnik jako schody, a schody to wysiłek. Idziemy do góry. Udzielimy błogosławieństwa. Boże, coś w Polskę. Odśpiewamy pod pomnikiem. Wszyscy kapłani, którzy tutaj są na krakowskim przedmieściu, niech również włączą się w to błogosławieństwo dla nas wszystkich. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Szanowni Państwo, dziękujemy Ojcu Zdzisławowi, Księdzu Stanisławowi za poprowadzenie tej modlitwy. Zanim przejdziemy na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zakończy się obchód 8. rocznicy tragedii smoleńskiej, nastąpi symboliczny akt przekazania krzyża. Ten krzyż był tutaj codziennie, dzięki niezłomności jego obrońców, dzięki wytrwałości, dzięki ich wierze, o czym mówił pan premier. Za chwilę ten krzyż zostanie przekazany przez pana Stanisława Krzyżeka, pani Anicie Czerwińskiej i panu Cezaremu Jurkiewiczowi. Dziś jeszcze ten krzyż znajdzie się w klasztorze ojców kapucynów, ale już niebawem stanie się elementem jakże ważnym odsłonionego dziś pomnika ofiar tragedii smoleńskiej. Bo krzyż
zawsze zwycięża. Bardzo prosimy o symboliczny akt przekazania krzyża przez pana Stanisława, pani poseł Anicie Czerwińskiej i panu Cezaremu Jurkiewiczowi. Raz jeszcze, drodzy państwo, podziękujmy tym, którzy stali w obronie tego świętego znaku. Stali w obronie naszej wiary, naszej tożsamości, naszej tradycji. Dziękujemy wam, obrońcy krzyża. Dziś też jest wasze zwycięstwo. Szanowni państwo, udajemy się teraz na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam w imieniu nas wszystkich zostaną złożone jeszcze przez pana premiera kwiaty. Odśpiewamy Boże coś Polskę. Zakończymy nasze tegoroczne obchody rocznicy tragedii smoleńskiej. Towarzyszyć nam będzie w pędrówce pod Pałacu Prezydenckiego suita pamięć, którą już przed kilkunastoma minutami mogli państwo obejrzeć. Skomponowana przez Karola Lorenza na zamówienie w Telewizji Polskiej. Bardzo prosimy, aby tak jak co roku wsłuchiwać się też zalecenia służb porządkowych, które pokierują teraz duchem nas wszystkich, tego wielotysięcznego tłumu wolnych Polaków na plac marszałka Piłsudskiego. Może przecież to ludzi przyjdzie się od tego, wie pan, jaki to pisze. Co nas łączyło
przez lata, co miesiąc na krakowskim przedmieściu, to się kończy. Ale kończy się dlatego, że na placu Piłsudskiego jest pomnik ofiar katastrofy. Walczyliśmy o prawdę i prawda Państwo, w imieniu nas wszystkich obecnych na 96. miesięcznicy, na 8. rocznicy tragedii smoleńskiej, pod odsłoniętym dziś pomnikiem ofiar złożony zostanie wieniec jako znak naszej pamięci i wdzięczności. Ten wieniec w imieniu nas wszystkich złoży prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński.
Na ramię. Drodzy Państwo, to by był utwór skomponowany specjalnie dla świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o czci jego pamięci. Zapraszamy raz jeszcze na scenę brata świętej pamięci prezydenta, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Podziękować za ten dzisiejszy dzień, za te 96 marszów. Podziękować tym wszystkim, którzy wspierali. Podziękować Radiu Maryja i Ojcu Ryzykowi. Bez niego, bez Radia Maryja, ta cała wielka akcja, to całe wielkie przedsięwzięcie, które prowadziliśmy przez tyle lat, nie mogłoby przynieść rezultatów. Chciałem podziękować telewizji Trwam, ale także wszystkim innym środkom masowego przekazu, które transmitowały, szczególnie w ostatnich latach, nasze msze i mam nadzieję, że będą czynić to dalej. Podziękować odważnym dziennikarzom, którzy angażowali się w walkę o prawdę, i powiedzieć jeszcze raz, prawda zwyciężyła. Zwyciężyła dzięki temu także wolność, bo nie ma wolności bez prawdy. Ale jak dziś słyszeliśmy w katedrze, wolność jest zawsze zadaniem. I my to zadanie ciągle mamy przed sobą. I będziemy musieli je wykonywać. Będziemy musieli odnosić kolejne zwycięstwa, by Polska była wolna i by była krajem wolnych Polaków. Dziękuję. Drodzy Państwo, jak co miesiąc, jak co roku zakończymy naszą uroczystość tym śpiewem, który wybrzmiewał również tu na tym placu w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, dzięki której to pielgrzymce Pan Bóg odmienił oblicze Polski, odmienił oblicze świata. W tym miejscu za chwilę wybrzmi pieśń Boże coś Polskę, pieśń wolnych, dumnych Polaków, którzy zawsze są wierni słowom patrona tego placu, przywoływanym po wielokroć przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, słowom marszałka Józefa Piłsudskiego, że być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Nie ulegliśmy, bo Bóg był z nami i zwyciężyliśmy. Boże coś Polskę, przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które I'm
Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękujemy za obecność, modlitwę, za pamięć i wdzięczność wobec ofiar tragedii smoleńskiej. Dziękujemy Panie Prezesie! Wszystkiego, co najlepsze, życzę Państwu na podróż do domu, Stoimy. Bądźmy razem, budujmy zawsze wspólnotę wolnych, dumnych Polaków. Szczęść Boże! Trzymaj się.